mieliśmy bardzo dobre wyniki, zgodne z naszą ambitną, myślę, prognozą na rok 2018. Jest to dokładnie właściwie 1:1 to, co było w prognozie, czyli przychody 52,7 miliona złotych, EBITDA 16,5 miliona złotych i zysk netto 9,3 miliona złotych. Zadeklarowaliśmy również wypłatę dywidendy, rekomendację naszą, którą planujemy złożyć dla Rady Nadzorczej, dla walnego zgromadzenia. Ta dywidenda miałaby wynieść około 6 milionów złotych. Chodzi o wypłatę 19 groszy na każdą akcję. Jak zwykle segment usług abonamentowych, tak, który nam rośnie rok w rok. Nie zdarzył się żaden rok w historii IMS-u, żeby te przychody z tytułu tych usług spadły, żeby spadła nam liczba lokalizacji abonamentowych. I świetnie rosnące w roku 2018 usługi reklamowe osiągnęły one rekordową wartość 18,6 miliona złotych. Jesteśmy zadowoleni z prowadzonego skupu akcji własnych. Skupy prowadzimy już od 6 rok właściwie, tak? Bo zaczęliśmy w roku 2014. Myślę, że to ma istotne znaczenie dla płynności naszych akcji na rynku, dla możliwości wyjścia inwestorów z posiadanych papierów. Następnie te akcje no, w tym roku umorzyliśmy, tak? To było prawie 5% akcji, które umorzyliśmy. Myślę, że to też jest bardzo pozytywne, wpływa pozytywnie na wskaźniki wyceny, na kwotę dywidendy, na akcje, którą jesteśmy w stanie wypłacić itd., itd. Więc te skup jeszcze w roku 2019 planujemy dalej prowadzić. Mamy na to pieniądze do końca roku 2019. Myślę, że na najbliższe walne, które będzie pod koniec maja albo w czerwcu, również zaproponujemy uchwałę o tym, żeby prowadzić skupy w roku 2020 i kolejnym. Wszystkiego co najlepsze, myślę. Myślę, a już tak poważnie i tak szczegółowo, to myślę, że opublikujemy prognozę w roku, w maju, po raporcie za pierwszy kwartał. Tam będą szczegóły tego, co planujemy zrealizować w przyszłym roku, w tym roku. Natomiast to, co jest kluczowe, to bardzo mocno chcemy uderzyć w rynek abonamentowy. Planujemy zatrudnić około 40 osób dodatkowo w tym celu, tak aby od tego roku już i w każdym kolejnym pozyskiwać między 2,5 a 4 tysiące lokalizacji abonamentowych, rok w roku.